podusia sobie śnie, taka kolorowa. O, widzę słodziaczki, że tutaj wpływała Wam się nasza poduszeczka. Tak, bardzo fajna, bo taka kolorowa. A wiecie, że to jest flaga Brazylii? Brazylii? Nie. Brazylii, czy tego państwa w Ameryce Południowej, wiecie? I ma taką nietypową flagę, ale taką z piłeczką niebieską tutaj, zobaczcie. O! Ale słuchajcie, takie flagi na świecie, które są nietypowe, a mogłyby Was także zadziwić, jest dużo, dużo więcej takich flag. Ja bardzo chętnie bym Wam je pokazała. O, to bardzo chętnie byśmy zobaczyli. Czyli jesteście chętni? Tak! No to chodźcie, pokażemy. Zobaczcie, mam tutaj na przykład flagę Kiribati. Kiribati? Mm-hmm. Jest taki kraj, co się tak dziwnie nazywa? No jest takie państwo wyspiarskie, położone na Oceanie Spokojnym, tutaj podpisaliśmy, tak, na południe od równika. I zobaczcie, tak pomiędzy Australią a Ameryką Południową. No i teraz co na tej fladze Kiribati mamy? Taki ptasiek jest tutaj, zobaczcie. O, super, zauważyłeś, dokładnie. Ponad tym złotym zachodzącym słońcem na czerwonym tle jest właśnie fregata. Czyli o, nie słyszałem o takim ptaku. Występujący w tych rejonach ptak morski. Mhm. Ale oprócz tego mamy jeszcze na dole flagi, tutaj widać takie... O, fale morskie, no to właśnie. Jest państwo wyspiarskie na środku białe, oceanu, niebieskie. To pewnie dlatego, co? Dokładnie, fale Oceanu Spokojnego i jeszcze jak widzicie, od tego słoneczka odchodzą takie promienie, no. Tak, jest ich 17 i to symbolizuje właśnie wyspy. No bardzo ładna flaga się no, bardzo ładna nie? Flaga. A są jeszcze jakieś takie ze zwierzątkami albo ptaszkami czy coś? No, słuchajcie, tak, bo kolejna, która jest na mojej liście tutaj do pokazania, to flaga Ugandy i zobaczcie jak wygląda. O, tutaj chyba kogut, zobaczcie, z teleranka. Z teleranek. Pewnie teleranek leci w telewizji no, w tym kraju, co? Chyba u nas, co? Chyba czasem oglądasz sobie. A Uganda to gdzie? Uganda, kochani, afrykańskie państwo, tutaj po części wschodniej, no i wokół oczywiście ma innych sąsiadów, widać Kenię, Tanzanię. Oj, to nie jestem pewny, czy tam jest teleranek. No, raczej chyba nie? Teleranek u nas czasami wiem, że oglądacie sobie z Julusiem. No, na TVP, cały taki fajny program, no, leci. I ta flaga Ugandy, jak widać, składa się z 6 poziomów pasów. Jest kolor czarny, który symbolizuje naród Afryki, jest kolor żółty, to symbole promieni słonecznych i czerwony, który wyraża braterstwo wszystkich ludzi. Na środku mamy z kolei taki biały okrąg i w środku jest ten ptaszek. I ten ptaszek z gatunku żurawi to jest koronnik, który jest czyli symbolem. To nie jest kogut jednak? Nie, to koronnik, który jest symbolem Ugandy. Ale tak, fajny! No pewnie, że fajny, ładna flaga jest. A są flagami. Jakieś inne zwierzątka? Już nie wiem, tyranozaur na fladze? No, tyranozaura jeszcze nikt nie wymyślił. O? Nie zaprojektował takiej flagi, więc wszystko przed tobą, jakby co. Ale mam państwo, które ma we fladze, słuchajcie, smoka. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki fajny rok. Tylko jakaś niedokończona flaga, bo tutaj nie zdążyli pokolorować tego to sobie smoka, tak chyba, specjalnie co? Zaraz powiemy dlaczego. Bhutan, takie państwo, które znajduje się w Azji, zobaczcie, to jest wschodnia część Himalajów, między Chinami a Indiami, tu jest położone. No i teraz smok, którego widzicie, taki bezskrzydły w ogóle, koloru jest białego, bo kolor biały symbolizuje czystość i lojalność, a także zjednoczenie między wszystkimi mieszkańcami Bhutanu. Jaki tutaj symbol jest białego koloru? I to państwo jest nazywane krainą właśnie smoka i mamy tutaj jeszcze, zobaczcie, tło, na którym znajduje się ten smok. To są dwa trójkąty, kolor żółty, który odwołuje się do ustroju państwa, czyli monarchii, i kolor pomarańczowy, który oznacza dominującą religię buddyzm w tym państwie. A ludzie są na przykład na flagach? A też taką flagę znalazłam dla Was, gdzie mamy dwie osoby na fladze, tak? Zobaczcie, dwóch ludzików. To jest flaga Belize. Belize? Państwo, no bo to też państwo takie, zobaczcie, malutkie, leżące geograficznie w rejonie Ameryki Środkowej, ale kontynentalnie mówimy, że jest to Ameryka Północna, bo nie ma kontynentu Ameryka Środkowa, tak? I teraz, kochani, w środku tej flagi widnieje tutaj herb tego państwa, na którym, zobaczcie, znajduje się aż 50 liści, które symbolizują rok 1950, w którym do władzy doszła partia polityczna, która z kolei rozpoczęła starania o niepodległość wtedy kolonii. O, to dobrze, że nie w 99, bo by musieli więcej rysować tych listków, no, zgadza się. Jest dosyć trudna do narysowania ta flaga. No, bo tutaj jeszcze tacy panowie są narysowani, zobaczcie. No i jak widać, tam jeszcze trzymają mi się kierę i wiosło. No, tak jak tutaj... Nie jest łatwa. Nie, trudno narysować chyba. Ale ja taką myślę, flagę, że tak ładnie. Trzeba umieć ładnie rysować.
konkurs, kochani, na taką najtrudniejszą flagę do narysowania, to zdecydowanie myślę, że wygrałby Turkmenistan, czyli flaga Turkmenistanu, którą pokazujemy. Zobaczcie, no, flaga jest... Flaga łatwa, tylko tutaj taki szleczek jakiś, nie? Łatwy, bo zielony, ale z lewej strony mamy tutaj wielokolorową wstęgę, która przedstawia taki misterny, tradycyjny wzór z turkmeńskich dywanów. A gdzie ten Turkmenistan leży? A gdzie ten Turkmenistan? Zobaczcie, Turkmenistan leży też w Azji, tak? Tu blisko mamy Morze Kaspijskie i inne państwa, także zdecydowanie jest to Azja. Współczujemy dzieciom w szkole? No właśnie, ja im pani namalujcie flagę w Turkmenistanu. Jakbym tak zadała albo wam, albo właśnie uczniom szkolnym, to byłoby dopiero, nie? Jednak lepiej rysować polską flagę na plastikę niż no jest zdecydowanie szybciej. Nie? Zobaczcie. Ta flaga myślę, że nauczyłaby nas cierpliwości zdecydowanie, tak? Ćwiczyłaby naszą cierpliwość. Oj, na pewno. Ciekawe, długo się rysuje taką flagę. No, może kiedyś spróbujemy, zobaczymy. Słuchajcie, ale jest jeszcze takie państwo, Mozambik, które w swojej fladze, zobaczcie, znajduje się u nich karabin. Karabin kałasznikow. O, to chyba w Rosji, co? No i ten zobaczcie, państwo... kałasznikow. No nie, bo państwo znajduje się też w Afryce. Tutaj mamy zdecydowanie na wybrzeżu przy Oceanie Indyjskim, tak niedaleko nawet Madagaskar mamy pokazane. O, tam król Julian. No, król Julian i nasza ferajna cała ulubiona. Ale czemu karabin? No właśnie, i teraz tak, ten karabin ma symbolizować walkę o niepodległość. I tu w ogóle trwają już spory, bo od 2005 roku w kraju są różne burzliwe dyskusje dotyczące właśnie usunięcia i tej żółtej gwiazdy, i tej broni, która widnieje, która stawia ten kraj w takich nie do końca pozytywnych, często się mówi negatywnym też świetle. A pozostałe elementy, co symbolizują, zobaczcie, jest motyka, która odnosi się do ludu Mozambiku, prostego ludu. I no książka, i książka tak, jak, która mówi o symbolu oświaty. Mhm. Czyli też nauczycieli. No, na przykład. Także się pani nasza chyba utożsamia troszkę. No, flaga jest ciekawa na pewno, tak? No, taka zupełnie inna. Ale mamy jeszcze taką flagę, słuchajcie. Jest też jeszcze jedno państwo, które tutaj kolejne, które też napisze taka. No właśnie, co nam to mówi? Co byśmy mogli No się dużo tam grają chyba w tenisa albo w koszykówkę. No są różne interpretacje, co niektórzy czasami złośliwie mówią, że tutaj jest taka piłka tenisowa albo koszykowa, co niektórzy mogliby stwierdzić, że to jest na przykład symbol konsoli. A, bo jest taka konsola, no. Xbox, takie gry komputerowe się tam uprawia i też takie jest podobne logo. Ale to zupełnie a gdzie jest ten o kraj? To chodzi, kochani. Gdzie jest ten kraj? Jusobu się pokazuje. Gdzieś tam zjednoczony chyba jak Kirgizja. Nie, kochani, też Azja, zobaczcie, tak, tutaj wokół, niedawno był ten Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan wokół, czyli taka naprawdę środkowa Azja. Jakiś taki konkurs zrobili na dziwne flagi chyba w tym rejonie, słuchajcie. No i tutaj mamy czerwone tło, jak widać, a słuchajcie, to w środku, co zagadywaliśmy, trochę przypuszczaliśmy, co to jest złote słońce. Posiada 40 promieni. A już miałem inny pomysł. Które przedstawia 40 kirgijskich plemion. I jeszcze te promienie są tak, słuchajcie, pochylone, że tutaj mamy też wewnątrz taki do słońca takie trzy linie pochylone na lewo, prawo, które przedstawiają tundiuk. A tundiuk to jest sklepienie tradycyjnej kirgijskiej jurty. A ja już miałem nową koncepcję. Co no, to jest. Sobie dawaj. Że to jest piłka, która płonie. I że może tam sportem narodowym są dwa ognie. O kurczaki, ale wymyśliłeś, co? No, także też fajna interpretacja, ale jak widać błędna. Błędna, niestety tak, no ale i ciekawa, no zdecydowanie ciekawa. No ty to masz pomysły, ty to masz pomysły. O, mianowka, nie? No. Słuchajcie, a zadam wam jeszcze pytanie takie państwo jak Lesotho. Zaraz pokażemy, gdzie to. To jest dziwna nazwa, jakaś taka, brzmi jak taka jakaś podlawa, nie? Lesotho czy coś, nie? A jak myślicie, co może tutaj być w środku tej flagi? Co to dzwonek! Dzwoneczek! Ty myślisz, że to jest dzwoneczek? Tak, pewnie, to już wiem, to jest Watykan. No, Watykan to państwo kościelne, więc na pewno tam dużo dzwonią w dzwony i to jest pewnie to. No zaraz wam rozwiję, Matwiasie, co to jest? Jeszcze pokażemy, gdzie to państwo, żebyście też widzieli. A nie, widzieli. Lesotho to nie Watykan, oj. No nie. Lesotho, kochani, też Afryka. Zobaczcie, tutaj na południu jedynym państwem, z którym graniczy, to Republika Południowej Afryki, tak? Takie wciśnięte państwo. Z każdej strony. Z każdej strony. No to zobaczcie, jak ktoś się zgubi w Lesotho i pyta, jak tu dojadę do RPA, to można mu powiedzieć... Na północ, na południe, albo na wschód, albo na zachód. Gdziekolwiek się i dojedzie. I będziesz. I dojedzie, nie? O, ciekawe. O, dobre sobie, dobre. Ale czemu mają dzwonek? No właśnie, ale to nie jest dzwonek w ogóle, słuchajcie. Tak wam się skojarzyło, a na tym właśnie białym pasie mamy tradycyjny kapelusz. Kapelusz ludu, który tam zamieszkuje. Takie kapelusze noszą?
No, taki tradycyjny, tradycyjny lutek tak nosi. Kolor błękitny odnosi się do deszczu, biały oznacza pokój, a zielony szczęście, dobrobyt czy rolnictwo. No, to jest taka interpretacja. To jest ciekawe. No, a teraz jeszcze wam pokażę dwie flagi, które też są dziwne. Pierwsza z uwagi na to, że ma proporcje takie inaczej zachowane. Zobaczcie. O, to jest taka podłużna. No właśnie, długość jest dwa razy większa niż szerokość i to czyni ją też jedną z najdłuższych w ogóle flag państwowych. I teraz co tu mamy? Główne elementy. Państwo w ogóle, Sri Lanka. Sri Lanka, państwo właśnie położone tutaj na wyspie, na oceanie. Znowu mamy ocean indyjski, tak? Blisko tutaj Indie. A co jest w tej fladze? To już możemy powiedzieć. Lew czy coś, mamy właśnie lwa, złoty lew, mamy bordowe tło takie, tak? I ten lew i ten kolor bordowy to symbol ludu Syngalezi, którzy się tam znajdują, zamieszkują południe wyspy. I mamy też jeszcze miecz, który mówi o suwerenności. A po lewej stronie kolor pomarańczowy, taki pas, symbolizuje z kolei Tamilów, inną ludność, która zamieszkuje też część wyspy północną. I jeszcze zielony, czyli symbol społeczności islamskiej, natomiast ta złota ramka wokół, którą widzicie, oznacza wszystkie pozostałe mniejszości religijne. Ja się zastanawiam, jak ten lew chwycił ten miecz. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. No tak, ale przez to jest bardzo oryginalna. No i ładna ta flaga też taka, tak? Rzuca ale też trudno narysować pewnie, nie? No, myślę, że też łatwo by nie było. Chyba, że jakoś tak uproszczony model ktoś by przyjął, to wtedy pewnie łatwiej. Słuchajcie, a te flagi do tej pory, jak pokazywaliśmy wszystkie, no, może oprócz tej trochę Sri Lanki, chociaż też przyjmowały taki charakterystyczny do tej pory kształt. Wszystkie były. No, wszystkie są takie prostokątne, ale nie chyba oczywiste, nie? No właśnie nie jest oczywiste, bo teraz pokażę wam jedyną na świecie taką flagę, należącą do państwa, też azjatyckiego, które ma, o, proszę, taki kształt. To jest flaga? Tak. Ma plany? Nie jest ani tutaj właśnie prostokątem, ani nie jest kwadratem. Tak wygląda jak przecięta choinka, ja no, bym powiedział. No trochę tak. Bo kształt nawiązuje do tradycyjnych trójkątnych azjatyckich chorągwi. Czyli to w Azji? A to w Azji, to Nepal. Nepal, państwo tutaj środkowe, Himalaje, zobaczcie, też ma, sąsiaduje z Chinami i sąsiad drugi, czyli Indie. No i jeszcze... No tak, tam są Himalaje, no, najwyższe góry. No. Właśnie. I te dwa trójkąty, słuchajcie, nad fladze Nepalu, to symbol właśnie Himalajów, ale także współistnienia obok siebie dwóch religii, które tam w tym państwie występują, w tym jednym właśnie państwie, czyli hinduizmu i buddyzmu. A ten kolor taki karminowy, który jest na tej fladze, to barwa narodowa, mówi o odwadze Nepalczyków. Takie męstwo, odwaga. Kalmin to ten taki czerwony kolor? Taki czerwonawy, tak. Aha. No i jeszcze jest niebieska ramka, która oznacza umiłowanie pokoju i neutralność. O, zobaczcie, nawet ramka ma znaczenie. Ja myślałem, że tak zrobić, tylko żeby ładniej wyglądała. To i też ma znaczenie wszystko. Jeszcze słuchajcie, symbole są, zobaczcie. Tu jeszcze mamy słońce i księżyc, tak? Super. Też takie elementy. Ale są jakieś takie flagi, gdzie jest świnka? No niestety nie ma takiej flagi, gdzie jest świnka, słuchajcie. Musiał być taki kraj, jakby był kraj Świnkolandia, to by była flaga. No, to by trzeba takie państwo stworzyć, tak? A potem ustanowić flagę. No ja bym była ciekawa, jak wyglądała. No, my już tutaj rozmawialiśmy na ten temat z Julusiem, wymyśliliśmy. Już był projekt? Tak, wymyśliliśmy, no, że pokażcie mi kraj koniecznie. O nazwie Świnkolandia. Mhm. To byłaby flaga i taką żeśmy wymyślili, zobacz. O, pięknie! I co? I co? No, powiem, robi wrażenie. No właśnie, co robi ja? Wrażenie. Ale teraz musicie mi parę rzeczy wytłumaczyć, żebym wiedziała, co tutaj oznacza. Po pierwsze tak, kolor pomarańczowy, dlaczego? No jak to dlaczego? No pomarańczowy to jest marchewka. My lubimy marchewkę? To odnosi się do jedzonka. A kolor zielony? A zielony to wiadomo, nie? Klawka, tutaj, kopelek, bazylia. Ziółka, bo uznaliśmy, że na fladze powinno być takie rzeczy, co się dobrze kojarzą świnkom, więc tak ogórek jeszcze zielony, prawda? Jak same smakołyki generalnie. Tak. No dobrze, a dlaczego te świnki są czarne? Sobie to jakieś odwołanie do ciebie, czy jak? No przepraszam bardzo, ja nie jestem czarny, bo mam białego pysiaka, nie? To śliczny pysiak, tak? Piękny pysiaczek. Tak, my tutaj mamy taki właśnie fajny pomysł, że czemu są czarne świnki. Powiedz, wytłumacz sobieś. To nie są, słuchajcie, czarne świnki. Tylko to są cienie świnek. Aha. Bo i czarna świnka rzuca czarny cień, i biała, i ruda, i kolorowa. Także każda świnka się może tutaj utożsamić. No to super. A dlaczego są dwie te świnki? Chodzi o to, że tak jak wy w dwójeczkę jesteście? Nie, też, ale generalnie chodzi o to, że jakby była jedna świnka, to by jej było smutno. A no tak, przecież zwierzaczki jak świnki to przecież tak. Stadne, czyli lubią być przynajmniej w dwójeczkę, tak? Tak, lubimy tak w domku być we dwóch i przynajmniej we dwóch, albo więcej nawet, nie? No pewnie. No, więc na fladze też powinny być przynajmniej dwie.
Powiem wam, że flaga naprawdę bardzo ładna. Bardzo mi się podoba osobiście. O, dziękujemy. Ale myślę, że to nie jedyny taki pomysł, jaki można by było zrobić, jeżeli chodzi o świńską taką flagę ze świnkami morskimi. Może nasi, słuchajcie, widzowie mieliby nawet jeszcze lepsze pomysły, ciekawsze. O, fajny pomysł. Słuchajcie, jeśli macie jakiś pomysł na flagę dla Świnkolandii, o, to wysyłajcie nam na Face'a. No na, właśnie. Na naszą skrzynkę na fejsie, geografia ze świnkami. Jak najbardziej. Może... O, albo czekajcie, miałam jeszcze lepszy pomysł, bo to przecież nie tylko świnki nas oglądają, ale też pieski, kotki, papuszki. Chomiczki. Chomiczki, o, właśnie pysią na przykład, hej. Także jeżeli macie jakieś inne zwierzątko i też wymyślicie flagę dla takiego państwa, dla takich zwierzątek, to też zaprojektujcie i prześlijcie nam na fejsie. Aha, i będziemy czekać na pomysły, na różne zgłoszenia. Tak, jesteśmy niezmiernie ciekawi. Tak, a później pokażemy wam, jakie projekty przysłaliście. No pewnie, podzielimy się tym wszystkim. A póki co, to będziemy się żegnać i zapraszać na kolejne nasze filmiki. Tak, do zobaczenia i czekamy na projekty. Cześć, trzymajcie się!